Piastka, sędziowska wyprowadziła 11 LKS z Kołoszów i Piastu Czempy na Morawę. Przywitanie drużyny niebawem. Losowanie stron i rozpoczynamy to ciekawie zapowiadające się starcie. Przypomnę jeszcze składy obu drużyn. Drużyna gości w bramce z jedynką Jucha, 3 Pelc, 5 Sobolewski, 7 Kiełbasa, 8 Kiełbowicz, 9 Świecarz, 6 Mikulec, 14 Modny, 15 Gawron, 17 Buczkowski i z 10 Trelka. Skład Piasta: 12 Zagrodnik, 3 Stopyra, 5 Duda, 7 Golba, z 8 Broda, 9 Strawa, 10 Szuflita, 11 Stopa, 17 Iwański, 14 Chaprylko i 15 Sebastianka. Dzisiejsze starcie prowadzi trójka sędziowska reprezentująca kolegium sędziów Jarosław. W 50 minucie gościu był moje prowadzenie. Autorem trafienia grając numerem 10 Kasper Trelka. W 60 minucie goście podwyższają na 2-0. Autorem gola grając numerem 15 Lucjan Gawron. Jego dziecko!
71 minucie kontaktowa bramka Piasta. Autorem trafienia gręc numer 20 Gabriel Kruba. W 78 minucie Piast doprowadza do wyrównania, a autorem trafienia na 2-2 gońcy z numerem 15 Wiktor Sebastianka. Świetne interwencje Patryka Zagrodnika, obroniony rzut karny i dobitka i na tablicy wyników bez zmian 2-2. Arbiter główny zakończył pojedynek Piast remisuje z LKS-em z Kołoszów po emocjonującym i ciekawym pojedynku 2-2. Przypomnę, najbliższe mecze Piasta to już w środę mecz pucharowy o godzinie 17 w Mołdyczu z LKS-em, następnie w niedzielę 27 sierpnia o godzinie 17 w Pruchniku ze Startem, a na tym obiekcie spotykamy się 2 września, wówczas o godzinie 17 Piast podejmie San Gorzyce.